Gromadzimy się w tym pięknym czasie, w czasie radości i wdzięczności za dar zmartwychwstania. Chrystus zmartwychwstał, abyśmy mieli żyć, byśmy mogli żyć w wolności dzieci Bożych. Gromadzimy się, by Chrystusowi zmartwychwstałemu przedstawić także i naszą wiarę, ale i naszą wielką miłość do tej ziemskiej ojczyzny, na której żyjemy, do tej ziemi i do tych ludzi, którzy walczyli o wolność tej ojczyzny, a którzy zostali zamordowani, którzy przelali swoją krew, oddali swoje życie, abyśmy w tej wolności mogli żyć. Drodzy mieszkańcy i droga młodzieży tej pięknej gminy Chłopice, bo to was składam tą wielką nadzieję, że będziecie pamiętać, jak zabraknie nas, starszego pokolenia. Trzeba pamiętać o tych ludziach, którzy bronili Rzeczypospolitej i oddali najwyższą cenę, własne życie, haniebnym strzałem w tył głowy. Naprawdę, bo wy młodzi jesteście solą tej ziemi. Serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie. Czcigodni księża, szanowni parlamentarzyści Rzeczypospolitej Polskiej i Europy, szanowny panie wójcie, szanowni dyrektorze szkół, szanowna młodzieży, droga rodzina. Pragnę na wstępie podziękować wójtowi oraz dyrektorom szkół i młodzieży oraz gronu pedagogicznemu za przystąpienie do programu Katyń Ocalić do Zapomnienia i za to, że zostałem zaproszony na tą wspaniałą uroczystość, na której mam możliwość uczcić bohaterów dzisiejszej uroczystości. Chciałem na tylko w paru słowach tytułem wprowadzenia kilka słów powiedzieć o Katyni. Państwo pozwolą, że usiądę, ponieważ starzeją mi się nogi. Proszę Państwa, wybuch I wojny światowej 1 września był poprzedzony wstępnym zawartym porozumieniem pomiędzy Niemcami a Związkiem Radzieckim, tak zwanym Pakt Ribbentrop-Mołotow. I w tym pakcie o nieagresji tak zwanym były protokoły dodatkowe spisane, były ściśle tajne i w tych protokołach już na samym wstępie były, że tak powiem, przewidziane profity dla Związku Radzieckiego. Już wstępnie zaznaczono granice Polski, granice właściwie między Niemcami a Związkiem Radzieckim, które miały przebiegać, w dużym skrócie powiem, na linii Narew, Bug, Sam. I tu już, powiedzmy, zawarta była jakby współpraca ścisła pomiędzy Związkiem Radzieckim i Niemcami.
Następnie zawarty został drugie porozumienie już po najeździe Związku Sowieckiego na Polskę, zawarty 28 września 1939 roku, w którym na prośbę Stalina te granice zostały znacznie poszerzone z korzyścią dla Związku Radzieckiego. To było oczywiście nagroda za to, że pomógł Niemcom w zwycięstwie nad Polską. Pamiętajmy, że w momencie najazdu Armii Czerwonej na Polskę, na polskich ziemiach walczyło jeszcze 25 dywizji Wojska Polskiego, że skutecznie bronił się Lwów. I po kapitulacji Lwowa Stalin czuł się pewny, że na pewno nikt mu nie odmówi poszerzenia jego wpływów, powiedzmy. Dziś w Popicach, tego w wielu miastach, powiatach naszego województwa Podkarpacia, ale też w wielu miejscowościach na terenie całego kraju spotykamy się, aby wspominać i oddać hołd bestialsko pomordowanym Polakom. Sowieci wymordowali tysiące, nawet setki tysięcy Polaków. Mordowali strzałem w tył głowy polskich oficerów, polską inteligencję i wielu naszych rodaków po to, aby zniszczyć i zabić naród polski, zniszczyć polską tożsamość. Ale to się nie udało. Przetrwała Polska, przetrwał polski naród i przetrwała pamięć o Katyniu, choć tak przez wiele lat pomijana, zapomniana i niewygodna dla wielu. Dlatego dziś naszym obowiązkiem jest pamiętać, jest mówić prawdę o Katyniu, bo jak miał powiedzieć w niewygłoszonym 10 kwietnia 2010 roku w Katyniu patron naszej szkoły świętej pamięci, prezydent Lech Kaczyński, kłamstwo dzieli narody. Musimy pamiętać, musimy przekazywać tę pamięć młodym pokoleniom, musimy dawać świadectwo i wypełnić testament bestialsko pomordowanych Polaków, którzy zginęli za bycie Polakami. Dlatego chcę w sposób szczególny podziękować księdzu proboszczowi Jackowi Książkowi za wyjątkowo poruszającą komunię. Panu wójtowi za zorganizowanie tej pięknej uroczystości, wszystkim Państwu za publiczne udział. Dziękuję za to, że mogą być z Wami. W imieniu własnym pana senatora Mieczysława Golby, ale też zarządu województwa podkarpackiego pragnę złożyć podziękowanie panu wójtowi i tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj w Chłopicach mamy uroczystość przywrócenia pamięci Katyńczykom. Bo nie da się żyć w patriotycznej Polsce, jeżeli nie przywrócimy tej pamięci. Oni zginęli po to, abyśmy my dzisiaj mogli żyć wolni. Zginęli i owocem tej śmierci jest Polska, która zwłaszcza w ostatnim czasie wybija się na tą wymarzoną niepodległość. Dlatego będąc dzisiaj tutaj i składając hołd tym poległym, stawiam sobie i Państwu pytanie, jak żyć, aby być godnymi spadkobiercami tych, którzy oddali swoje życie, oddali wielkie cierpienie, wielki ból, aby Polska była Polską. I zwłaszcza zwracam się do młodzieży, do tych, którzy są tutaj na tym placu, aby przejmowali po kolei to dziedzictwo, jakim jest Polska. Bo kochani moi, o was Ojciec Święty mówił, że jesteście nadzieją i przyszłością Kościoła i Ojczyzny. I tak rzeczywiście jest.
Dlatego uważam, że to, co ostatnio na naszej podkarpackiej ziemi ma miejsce, a jestem codziennie na uroczystości sadzenia dębów katyńskich w ostatnim czasie, cała nasza podkarpacka ziemia stara się przywrócić pamięć swoim rodakom. Bo ci, którzy tutaj mają swoje upamiętnienia, to ludzie z tej ziemi. I jak nie na ich przykładach, na ich wzorcu życia wychowywać młode pokolenia. Właśnie tak. I czytając ich życiorysy, każdego z nich widzimy, że to byli naprawdę bardzo wyjątkowi ludzie. Ludzie, którzy na pierwszym miejscu kochali Pana Boga. I dlatego to życie ich jest takie do wzorca. Dlatego to życie ich może być przykładem. Kochali Pana Boga i kochali Polskę. I nie ma innej ojczyzny naszej, jak właśnie takiej, opartej na chrześcijańskich fundamentach. I myślę, że nie ma też Europy. Jestem głęboko przekonana, a nie także myślę, że nie ma też Europy bez korzeni chrześcijańskich. Bo Europa na tej wierze została zbudowana. I Polska, kiedy uzyskała swą państwowość, razem ze chrztem. I przez całe wieki Pan Bóg przeprowadzał naszą ojczyznę aż do dnia dzisiejszego. Przeprowadzał ją przez różne trudne momenty, ale zwyciężyła. I dlatego niech męczeństwo tych, którzy polegli w Katyniu, będzie dla nas wyzwaniem, abyśmy my dorośli, pięknie żyli, dobrze pracowali, tworzyli jedność, nie dzielili, ale abyśmy łączyli naszych Polaków, bo wszyscy jesteśmy biało-czerwoną drużyną. Nasza pamięć wraca do tych, którzy oddali swoje młode życie dla ojczyzny, którzy zostali zamordowani. Jest wyjątkowo ważne, że ta pamięć jest właśnie tak przez nas czczona, że do niej wracamy, do tych bohaterów, właśnie bohaterów związanych z poszczególnymi ziemiami, z poszczególnymi środowiskami. Stąd słowa podziękowań za pamięć, za inicjatywę do wszystkich na czele z panem Stanisławem Kiełbowiczem. Dzisiejsza uroczystość jest wyrazem nieustającej pamięci. Pamięci o bolesnych losach narodu polskiego. Katyńskie drzewo pamięci sadzimy jako wyraz naszego szacunku, naszego hołdu. Wszystkim tym, którzy zostali w bestialski sposób zamordowani na katyńskiej ziemi z rąk NKWD. Niestety, wśród tych patriotów, polskich patriotów, byli również mieszkańcy naszego regionu. Byli również synowie tej ziemi. Dumą napawa mnie fakt, że dzisiaj jest nas tak wielu. Ale patrząc na naszą polską młodzież, szczególne słowo podziękowania kieruję polskiemu rządowi, na ręce pani poseł, kieruję na ręce pana wójta, na ręce dyrektorów, nauczycieli szkół i na ręce rodziców za to, że wszczepiacie ideę naszej młodzieży, ideę pamięci do tych wszystkich, którzy oddali najwyższą cenę, na cenę życia własnego, abyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnej, niepodległej, katolickiej Polsce. Chwała bohaterom, cześć pamięci, cześć na morze. Was wołam, mieszkańcy i obrońcy Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, zdradziecko napadnięci w dniu 17 września 1939 roku przez sowieckiego agresora. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, którzy pierwsi stawili bohaterski opór wrogiej Armii Czerwonej. Wzywam obrońców Lwowa i Grodna, Lidy, Wilna i Równego, bohaterów walk pod Kodzicowcami, Jabłoniem, Szackiem i Wytycznem. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Trzema! Ładuj! Salwo!
Ładuj! Salwo! Ładuj! Salwo! O złożenie kwiatów prosimy panią Annę Jaworską oraz Leticję Koleniak i Nikolę Jaworską. Złożenie kwiatów prosimy panią poseł Annę Schmidt-Rodziewicz. O złożenie kwiatów prosimy panią marszałek Marię Kurowską. Senatora Mieczysława Dolnego. O złożenie kwiatów prosimy pana posła Mieczysława Kasprzaka, europosła Władysława Sikierskiego i dyrektora biura pana Bogdana Tkaczyka. Prosimy pana wicestarostę Mariusza Trojaka oraz zarząd powiatu jarosławskiego. Złożenie kwiatów prosimy pana przewodniczącego gminy, Rady Gminy Chłopice Franciszka Kiszkę oraz zarząd Rady Gminy. Pana wójta gminy Chłopice Andrzeja Chomę oraz sekretarza i skarbnika gminy Chłopice.